Witaj na kolejnym sprincie. Tym razem zajmiemy się przetestowaniem metod, które powinny być prywatne, oraz poprawimy problem Null Pointer Exception, napotkany podczas poprzedniego sprintu. Cele tej iteracji to cele programistyczne, ponieważ jako twórca aplikacji chcemy lekko ułatwić sobie życie, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo przed małymi niedopatrzeniami i niedopowiedzeniami. W końcu wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy małe błędy. Na szczęście można się przed nimi zabezpieczyć. Chcemy przetestować prywatne metody, gdyż zakładamy, że logika, jaka w nich występuje, powinna być wystawiona na zewnątrz klas przez dedykowane funkcje, które będą sprawdzały, dla przykładu, warunki początkowe, na przykład dzielenie przez zero. Również takie metody mogą być kluczowe dla działania całej aplikacji i można powiedzieć w żargonie programistycznym, że to te części kodu zarabiają na nasze wypłaty, więc dobrze się zabezpieczyć przed utratą pieniędzy. I przykład to fragment kodu, jakiś mały if sprawdzający przelewy cykliczne, czy się wykonały i poinformowały o tym inne metody. Albo może jakaś zabłąkana funkcja, która pobiera dane z kilku tabelek z bazy danych i je sumuje. Dodatkowym benefitem jest zmniejszenie ilości testów, gdyż można pominąć kilka początkowych warunków, albo wręcz przeciwnie, łatwiej zasymulować niepoprawne dane, również dla przykładu rzucanie odpowiedniego wyjątku. Więc na koniec zostaje przedstawienie zadań programistycznych. Wydzielenie prywatnych metod ze klasy audytora i zabezpieczenie się przed nulem. Tutaj zostawiam dowolność interpretacji tego zadania, gdyż można zabezpieczyć się na kilka sposobów. Problem z Null Pointer Exception nie powinien być trudny do zakodowania, więc możesz teraz zatrzymać film i samodzielnie rozwiązać tą zagadkę. Jednak problem z przetestowaniem metod prywatnych może nie być taki intuicyjny, jak się na początku wydaje, więc zachęcam do przejrzenia mojego rozwiązania. Kodowanie zaczynam od stworzenia testu na zabezpieczenie się przed Null Pointer Exception w teście integracyjnym komponentu Expenses Estimate Percent Service. Przy okazji aktualizuję nazwę już istniejącego testu, gdyż opis, że pobiera samą mapę z kategoriami i estymatami, jest niewystarczający według mnie. Nowy test będzie sprawdzał poprawność danych, gdy nie zostaną dodane wpisy z procentami w bazie danych. Inaczej mówiąc, u mnie spodziewana mapa wciąż będzie posiadała 4 elementy. Oczywiście test pada, gdyż jeszcze nie ma implementacji. Dodatkowo będę sprawdzał wartość procentów przy kategoriach. Powinna wynosić 0. Ja tu dodaję tylko sprawdzanie dla kategorii fan, jednak można sprawdzić dla wszystkich. Znów sprawdzam i mam spodziewane wyniki testu. Jednak w logach widać, że test sprawdził tylko pierwszy warunek i pominął pozostałe. Mimo wszystko chcę mieć możliwość sprawdzenia wszystkich warunków, bo może któryś już przeszedł. Poza tym lepiej wiedzieć od razu, co jest nie tak, zanim poczyni się niepotrzebne kroki naprawcze. Opakowuję wszystkie sprawdzenia w assert all i uruchamiam ponownie. W logach widzę dokładniej, które walidacje nie przeszły. Przechodzę do implementacji, czyli zamiast domyślnej pustej mapy, będę zwracał mapę z uzupełnionymi kategoriami i wartości 0. Uruchamiam test i jest zielony. Usuwam komentarz to do, nie jest już potrzebny. Jeszcze w teście sprawdzającym procent z 1000 dodaję jeden parametr walidujący wynik mnożenia przez 0 i mam spodziewane wyniki. Teraz przechodzę do przetestowania metod w klasie Expenses Auditor Service. Na teraz metody getPlanned%Audit i getRealPercentAudit są publiczne, jednak ze względu na brak
wykorzystania w innych serwisach oraz pewne warunki początkowe powinny być prywatne. Tworzę nową klasę, która będzie kalkulatorem i będzie miała dostęp pakietowy. Oczywiście dodaję jeszcze dwie adnotacje, Component i All Arcs Constructor. Jeszcze mała demonstracja, co się stanie, gdy zmienię dostęp do wyżej wymienionych metod na prywatny. Jak się okazuje, nie jestem w stanie ich przetestować. Jedyny dostęp jest poprzez metody publiczne. Przenoszę wspomniane metody do nowo utworzonej klasy. Usuwam ich kwalifikator dostępu. Będą to funkcje o dostępie pakietowym. Przenoszę jeszcze niezbędne serwisy i metody prywatne występujące w przeniesionych funkcjach. Dodaję do zmienionego serwisu nowo utworzony komponent i aktualizuję wywołania metod. Jeszcze aktualizuję kwalifikatory dostępu dwóch przeniesionych metod. Obecnie mam w pakiecie Auditors jedną publiczną klasę, która jest widoczna dla całej aplikacji i posiada również tylko dwie publiczne metody z tymi samymi argumentami, czyli miesiąc i rok, co znacznie ułatwia korzystanie z takich funkcji. Wszystkie dodatkowe operacje i obliczenia, dotychczas prywatne dla klasy, w niezmienionej formie przeniosłem do nowej klasy o zasięgu pakietowym, co sprawia, że metody te są dostępne dla klasy w pakiecie, ale niewidoczne poza pakietem, czyli ich prywatność wyciągnąłem do innego poziomu dostępności. Jeszcze zostaje przetestowanie nowego serwisu, gdyż klasy o dostępie pakietowym można testować, tak samo jak klasy publiczne, jednak muszą znajdować się w tym samym pakiecie w folderze z testami. Moje kodowanie testu skupi się na dodaniu mocków, inicjalizacji serwisu i przeniesieniu metod z klasy testowej, które już nie powinny testować przeniesionych funkcji getPlantPersonAudit i getRealPersonAudit. Aktualizuję jeszcze test zmienionego serwisu i w nim mała aktualizacja metod testowych, czyli mockowanie innych funkcji, tych z nowo dodanego serwisu. Uruchamiam testy, jeden działa, a drugi rzuca null pointer exception. Ale to moje niedopatrzenie, przy metodzie setup brakuje adnotacji before each.
Teraz wszystko działa. To tyle w tym sprincie. Zapraszam na kolejne.